Cześć, witam Was na kanale Typowy Futbol. Na samym początku chciałbym Was prosić o zostawienie subskrypcji oraz łapki w górę. Dla Was to dosłownie sekunda, a mi to bardzo pomoże. Szybko o promocji i przechodzimy do kuponów. Warunki tej oferty powitalnej są banalnie proste: Jest to zakład bez ryzyka do 50 zł dla nowych graczy. Czyli jeśli puścisz swój pierwszy kupon i przegrasz, to dostajesz zwrot środków na konto depozytowane do 50 zł z możliwością natychmiastowej wypłaty. Nie trzeba nim obracać, bo są to prawdziwe środki. Aby maksymalnie wykorzystać tą promocję powitalną, należy pierwszy zakład postawić za 57 zł. Jeśli nie wejdzie, to dostajesz zwrot 50 zł i możesz je od razu wypłacić. Jeśli wygrasz, to zgarniasz wysoką wygraną. Jest to promocja dla nowych użytkowników, dlatego pod najbliższe mecze dosłownie jak znalazł. Odsyłam Was do pierwszego komentarza pod filmem. A teraz przechodzimy już do kuponów. Na dzisiaj przygotowałem dla Was aż 3 kupony z naprawdę ciekawymi zdarzeniami. Ja gram dzisiaj dwa razy za 100 zł i raz za 50 zł, a do wygrania mam 578 zł. Nie przedłużając, przechodzimy do uzasadnień naszych typów. Zaczniemy od singla, gdzie postawiłem na zwycięstwo Bayernu Monachium z Borusią Myślenganbach oraz powyżej 2,5 gola. Mecz z Mainz pokazał, że Bayern ma nadal duże problemy z obroną i traci sporo goli. Mysię to akurat trudny przeciwnik, który wygrywa z Bawarczykami 3 z 5 ostatnich meczów. Można zatem założyć, że i tym razem pewnie powalczą, co powinno zwiastować interesujący mecz z kilkoma bramkami. Dla Bawarczyków to trudny teren, ale jednak powinni okazać się lepsi od przeciwnika, choć pewnie zwycięstwo nie przyjdzie im łatwo. Uważam, że obie drużyny strzelą bramki w tym meczu i spotkanie zakończy się wynikiem 2 do 1 dla Bayernu. I przechodzimy do Dubla, gdzie również postawiłem na wygraną Bayernu z Borusją. Aczkolwiek nie będę tutaj ponownie tego omawiał, dlatego że zrobiłem to już wcześniej. W drugim zdarzeniu typuję zwycięstwo Wolverhampton w meczu z Crystal Palace. Ostatnie dwa spotkania tych drużyn zakończyły się zwycięstwem Wolves. Pojedynki tych zespołów zawsze były wyrównane i tym razem również tak będzie. Wilki grają na własnym stadionie, co również powinno im nieco pomóc. Uważam jednak, że końcowo to Wolverhampton zwycięży w tym meczu. W kolejnym dublu w pierwszym zdarzeniu postawiłem na bramkę Roberta Lewandowskiego w meczu z Busem Mysieglandbach. Lewy jest w znakomitej formie. W 13 spotkaniach zdobył aż 19 bramek. W tym meczu także będzie odgrywał kluczową rolę i to na nim będzie spoczywała odpowiedzialność przy wykańczaniu akcji. Myślę, że jego bramka w tym meczu jest nieunikniona. W drugim zdarzeniu typuje bramki dla obu drużyn w meczu Will Realu Celtą Vigo. W tym meczu biorąc pod uwagę podobną formę i jakość gry, proponuję zakład, że obie drużyny strzelą po bramce w tym meczu. Villa Real stracił w poprzednich pięciu spotkaniach aż 7 bramek, z kolei Selta straciła ich 5. Zespoły są blisko siebie w tabeli i nie zdziwię się jeśli ten mecz zakończy się remisem. Uważam jednak, że bez bramek dla obu drużyn w tym meczu się nie obędzie. I standardowo w filmie mam dla Was konkurs. Wytypuj dokładny wynik spotkania oraz minutę pierwszej bramki w meczu Bayernu Monachium z Borussią i Osoba, która jako pierwsza poda poprawny wynik, wygrywa 50 zł na typowanie w BadClick. Oczywiście komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zostawiona łapka w górę pod tym filmem. Dołączenie do grupy Typowy futbol na Facebooku oraz subskrypcja naszego kanału YouTube. Zapraszam Was także na moją grupę na Facebooku, gdzie także sporo się dzieje. Jeśli do niej dołączycie, zarejestrujecie się z linku, który jest w opisie pod filmem i w specjalnym poście podacie nazwę swojego użytkownika, otrzymacie bonus w postaci 10 zł na betowanie w BetClick. Wpadajcie, bo naprawdę warto. W tym materiale ode mnie to już wszystko. Jeżeli chcecie usłyszeć o jakichś innych typach, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Na sam koniec mam jeszcze do Was prośbę. Wyraźcie swoją opinię na przedstawione przeze mnie typy w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Na koniec jeszcze proszę Was o subskrypcję i łapkę w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!